Jest taka postać w naszej historii, Bolesław Piasecki, który odegrał niezwykle ważną, bardzo ważną funkcję w naszej przyjaźni polsko-rosyjskiej, tej prawdziwej bezpośredniku. Mnie w internecie nazywają obrońcą generała Sierowa. Jakoś dźwigam te obrazy, chociaż doceniam to, co zrobił Sierow. Ja mam świadomość Sierowa na mowie, ponieważ Polacy zatruci amerykanizmem i poczuciem nieśmiertelności, że Matka Boska ich ze wszystkich opresji wyciągnie, myślą, że są podmiotem w tej grze. Jesteśmy mięsem Arbita. I Bolesław Piasecki, pod którego wychowawcami ja się wychowywałem i rosłem, to zdanie, które wypowiedział w 71 roku na zjeździe Pax Unica, ambasador nie znał. Zacytuję. Nie do przecenienia. Tak jest. I wdzięczność wobec Sierowa nasza powinna być wielka, nie patrząc na to, co on tam robił wcześniej. Piasecki powiedział do Polaków takie zdanie, które ja zrozumiałem, będąc dopiero 30-letnim mężczyzną. Jeśli my mówimy, że kochamy Związek Radziecki, to my nie tylko to mówimy, my go kochamy naprawdę. I ja nie jestem cynikiem, panie ambasadorze.